Dzień dobry, Magnolia stellata to prawdziwa gwiazda wiosennego ogrodu. Inna nazwa to gwiaździsta od kształtu kwiatów. Kwiaty są dość duże w ciepłym odcieniu koloru białego. W miarę rozwoju otwierają się szeroko i przypominają gwiazdy. Szczególnie gdy się patrzy na nie z dołu i widać je na tle błękitnego nieba. Gwiazdy, które widać za dnia. Wspaniały widok. Jest to odmiana najwcześniej kwitnąca z magnolii uprawianych w naszych ogrodach. Termin kwitnienia przypada na kwiecień. Może być to początek, środek miesiąca, pełnia kwitnienia pod koniec kwietnia, a to wszystko uzależnione jest od pogody. Jeżeli im dłużej utrzymuje się wcześniej przed pękaniem pąków cieplejsza, wtedy zakwita wcześniej. Biała kotka balbina, siedząca daleko, wydaje się kwiatem magnolii. Ale to tylko złudzenie optyczne. Ten kawałek filmu był nakręcony tuż przed otwarciem pąków. Magnolia stellata jest bardzo mrozoodporna i może być uprawiana w najzimniejszych rejonach Polski. U mnie bywały zimy naprawdę ostre, poniżej minus 20 kilku stopni mrozy i pąki nigdy nie przemarzły i zawsze obficie zakwitała. Jedynie, co może zaszkodzić tej magnolii, właściwie kwiatom, to wtedy, kiedy już jest w pełni kwitnienia i przyjdzie przymrozek wiosenny około minus 3 i poniżej, wtedy płatki stają się brązowe. Pewnej nocy, na początku maja, nagle się ochłodziło, zaczął padać śnieg, a temperatura w nocy przez kilka dni spadała poniżej 4 stopni. Rezultaty było widać już kolejnego dnia, a następnego, kiedy była powtórka przymrozku, rozwinięte kwiaty jeszcze mocniej ucierpiały. Na szczęście wszystkie pąki nie rozwijają się jednocześnie i można było podziwiać kolejne, nieuszkodzone, piękne kwiaty. Z daleka nie widać uszkodzeń mrozowych. Dopiero jak się podejdzie bliżej, widać brązowe, jakby przyschnięte płatki. Przy kwitnieniu przypadającym na czas przymrozków należy brać pod uwagę miejsce i unikać, jeśli to możliwe, posadzenia, gdzie przechodzą pasy zimnego powietrza. Magnolia gwiaździsta przybiera postać małego drzewka i po kilkunastu latach osiąga niewiele ponad kilka metrów. U mnie ma około 15 lat, tak myślę, bo nie pamiętam, kiedy dokładnie posadziłam, ale tak liczyłam sobie, że około 15 lat. Ma wielkość 4 metrów wysokości, ale też nigdy nie była przycinana, rośnie swobodnie, bo niczemu i nikomu tutaj nie przeszkadza. Stanowi piękne tło dla rozwijających się kwiatów cebulowych. Oprócz niewątpliwej urody, jaką mają kwiaty, charakteryzują się jeszcze delikatnym zapachem. Jak jest cieplejszy, słoneczny dzień, kwiaty intensywniej pachną, przywabiając owady. Z każdego punktu w ogrodzie widoczna jest ta magnolia i dzięki białym kwiatom dostrzec ją można z daleka, nawet po zmierzchu. Gdy inne drzewa jeszcze w uśpieniu nie mają liści, ona olśniewa swoim wyglądem. Jeśli podobał się Wam filmik, zapraszam do lajkowania, subskrypcji i ustawienia powiadomień o nowych moich filmikach.